filé. I już za chwilę ostatni pojedynek w tej grupie. Jantarustka kontra Rekord Bielsko-Biała. Jantarustka wystąpi w składzie z numerem 1 Wojciech Przychoda, 5 Michał Zborowski, 8 Mateusz Żebrowski, 10 Karol Czubak, 14 Maciej Tomas, 7 Sebastian Wasiuk, 9 Maciej Dawid, 13 Bartłomiej Brzostowicz i z numerem 15 Kacper Dawid. Rekord Bielsko-Biała. Mateusz Antczak 2, Burzej Kacper 99, Jakub Byrdy 22, Filip Gabryś 3, Michał Groń 4, Krzysztof Iwanek 19, Konrad Jekiełek 8, Marcin Kozina 13, Patryk Mioń 14, Dawid Olszowski 20, Patryk Pietyra 9, Michał Rycka 17, Mateusz Tomko 16 oraz Piotr Wyroba z numerem 6. Rekord na zielono. Jantarustka, stroje niebiesko-czerwone. Mamy rzut roży. I mamy pierwszą bramkę. Jantarustka. Numer 10. Karol Czubak. Bardzo szybkie trafienie. Szansa przed Jantarem. 2-0! Bramka Macieja Dawida z numerem 9. Dużo nie brakowało, a mielibyśmy trzecie trafienie obok bramki. Sebastian Wasiuk. Faul na bramkarzu. Thank you.
Była okazja ponownie na trzecią bramkę dla Jantara. Minuty za nami. Aut dla Jantara. Dużo niedokładnych podań w wykonaniu graczy. Ponownie Karol Czubak i czas dla rekordu. Czasie. Yeah.
Bramka dla rekordu. 1-3. Trafienie zawodnika z numerem 9, Patryk Pietyra. Ataku rekord. Marcin Kozina. W bardzo krótkim czasie można być świadkiem, jak to się wszystko może odmienić. Obok bramki zawodnik Jantara z numerem 5, Michał Zborowski. Od bramki rozpocznie Wojciech Przychoda. Rzut rożny. Out dla Jantara. Rzut rożny. Kolejny korner dla rekordu. Przepraszam, dla Jantara oczywiście. Kolejna szansa, czysty ślizg i mamy rzut rożny. Nieco ponad 4 minuty
do końca pierwszej części. Janta Rustka. Faul 14. Numer w zespole Jantara, Maciej Tomas. Przed Jantarem, obok bramki, Maciej Dawid. Dwie i pół minuty do końca pierwszej połowy. Aut dla Jantara. Gracza
rekordu Bielsko-Biała. Minuta do końca pierwszej połowy. Rzut karny. Karny dla Bielsko-Białej. Nie było. Nie było. Czas jeszcze piłka w grze i szansa na kontrę dla Jantara. Niecelnie uderza z numerem 10 Karol Czubak. I żółte kartki dla tych zawodników. Doskonała okazja przed Jantarem w samej końcówce. Koniec pierwszej części. Rekord przegrywa zespołem Jantaru 4-3. Jeżeli tam gwizdnęli, to tak samo tam powinni gwizdnąć. Wiem, ale tu nie było. Ja mówię, dwa razy rzeźbienie wyniku, to jest na siłę próbowanie na swój... Można sobie w każdej chwili cofnąć, no wiadomo, że oni tego nie cofną, ale... No to jest challenge, nie? Bo to będzie w internecie i na pewno ci, którzy w internecie sobie cofają. To jest na żywo, nie?
związany celowy ręką, no to przypadkiem tu. Ja uważam, że nad nie dotknął. Lekko może tak, nie? Moim zdaniem nad nie. No. Tu. Tu. Żebra, no. Żebra. Drugie 12 minut. Tara. Bardzo dobry wyblok Michała Zborowskiego. Michała Zborowskiego. Czas, rekord w ataku. Bramka na 4-4. Numer 13, Marcin Kozina. Thank you.
Tak, Jantaru. Tylko out z tej sytuacji. Teraz długa piłka na Czubaka, ale wszystko przeczytał Michał Rycka. Piłki przez rekord. 3,5 minuty w drugiej połowie za nami. Niewiele brakowało, a ponownie z numerem 10 Karol Czubak wpisał się na listę strzelców. Celnie, ale jeszcze z rzutem rożnym Patryk Pietyra. A dla Jantara ustka. Numer 10 Karol Czubak.
6,5 minuty do końca meczu. Dużo nie brakowało, a mielibyśmy ponownie remis. Próbował z numerem 8 w zespole rekordu Konrad Jekiełek. Na 5-5 ponownie Marcin Kozina. Ponownie zmienia się sytuacja w tabeli. Na ten moment oprócz zespołu rekordu z grupy wychodzi Helios Jan Tarustka, aby znaleźć się obok zespołu z Bielska-Białej. Musi to spotkanie wygrać numer 10, ponownie Karol Czubak, i ponownie zawodnicy z nadmorza obejmują prowadzenie. Ależ emocje w tym spotkaniu. To rekord. Strata rekordu. Karol Czubak. Tu Jantar. I Jantar cały czas w ataku. Zyskują aut pod polem karnym rywali. Rzut rożny. 4 minuty do końca. Bramki przychoda.
ataku Jantar. Dla Jantaru. Rożny. Czubak, niecelnie. Trzy minuty do końca. Przy piłce zostaje Jantar. Rzut rożny. Celnie z dystansu Kacper Dawid. Dwie minuty. Out dla rekordu. Jeszcze faulowany zawodnik z Ustki. I czas dla Jantara. Thank you.
Strata Jantara. Ale szybko odzyskują piłkę gracze z nadmorza, jednak tak szybko jaką odzyskali, tracą i teraz znowu jak bumerang piłka przechodzi w posiadanie jednej czy to drugiej ekipy. ...90 sekund. Niecelnie Kacper Dawid. Przechwyt Czubaka. Faulowany. Żółtą kartką ukarany Patryk Pietyra. Dla Jantara. Piłka na Czubaka. Zamyka chyba spotkanie. 7-5. Tu już się chyba nic nie zmieni. Dwie bramki, zaliczki dające awans do ćwierćfinału zespołowi Jantara Ustka. Koniec meczu. Jantar wygrywa 7-5.